pomysł się wziął z promocją siatkówki w Bielawie. Chcemy jak najwięcej młodzieży ściągnąć do tego klubu. Mamy już młodzików, których osobiście prowadzę. No chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych dzieciaków u nas trenowało. Czy trudno było tu namówić, żeby przyjechał? No nie, no, raczej nie było trudno, tylko gorzej było z jego wolnym czasem, bo jednak dostał powołanie do reprezentacji Polski. Liga się skończyła, ma tylko 10 dni wolnego i na naszą prośbę ten jeden dzień poświęcił dla naszego klubu. Przyjechałem tutaj do Bielawy, do ośrodka, który prężnie się rozwija siatkarsko na Dolnym Śląsku, gdzie tych ośrodków na Dolnym Śląsku nie ma tak dużo. Pracuje tutaj również mój brat. Mają bardzo dobry sezon i przyjechałem zobaczyć, jak to tutaj jest. Zobaczyć, jak faktycznie to dobrze się rozwija. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, bo myślę, że ta publiczność, która tutaj jest i drużyna, która tak dobrze się spisuje, zasługuje na to, żeby tutaj było jeszcze lepiej, więc może jakiś sponsor nowy się znajdzie, może miasto troszkę pomoże. Także no, mam nadzieję, że ten ośrodek będzie się tak rozwijał wspaniale, jak do tej pory. Czy pan chciał pod mamę wyrazić siatkówkę, czy był plejkarz od góry? No od małego można powiedzieć, że nie. Najpierw trenowałem przez moment pływanie, ale tak naprawdę no, siatkówka zawsze gdzieś tam u nas w domu była i to było takie, można powiedzieć, nieuniknione. Jak pan myśli, prawda, ma swoje do pierwszej ligi? No ciężko powiedzieć. Myślę, że na tą chwilę i tak zrobili bardzo dużo ponad normę. Ten ostatni turniej finałowy no, na pewno nie będzie łatwy, ale no... Zobaczymy. Będę trzymał za drużynę z Bielawy oczywiście kciuki i mam nadzieję, że pójdzie mi jak najlepiej. No, trenujemy już 2 tygodnie dosyć ostro, przygotowujemy się dosyć solidnie i kondycyjnie i technicznie. Chłopcy są zmotywowani, chcą coś tam ugrać, pokazać się z dobrej strony. Miejmy nadzieję, że tam pourywamy jakieś mecze, a może w niedzielę zagramy w finale, na co bardzo liczymy. Wybracia Jarosz pod siatką odbijają z naszą młodzieżą bielawską.